szlagierowym studiu laureat debiutu 2023 roku Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl Edek Dworniczek, witam cię serdecznie. Bardzo mi miło, witam cię również. Edek, w rękach nagroda, o tej nagrodzie właśnie teraz, bo tak, dyplomy, wyróżnienia, nagrody, statuetki. Działo się. Rozumiał, ile takich wisi już u ciebie na ścianie, albo stoi na kominku? No mogę powiedzieć, że jeden z takich dyplomów już jako Blue Party żeśmy kiedyś otrzymali, także ten będzie właściwie drugi. Drugi. I rozumiem, że na ta chwila ten jako najświeższy jest najważniejszy. Oczywiście, że tak. To jest, bo to jest mój. Ten jest mój, taki mój. No dobra, teraz o tych emocjach. Kiedy to odbiera się ta nagroda, no na scenie okej, okay, rozumiem, to wszyscy widzą, ale kiedy schodzi się ze sceny i już są, że się w garderobie i te emocje wtedy? To są takie rzeczy, których się właściwie ciężko o tym powiedzieć, bo to są emocje, które siedzą gdzieś wewnątrz i wiesz jak to jest, że jest taki moment, gdzie nie dowierzysz jeszcze, że to się naprawdę wydarzyło. Ta duma taka przy okazji, no bo jednak człowiek z siebie jest trochę zadowolony bardziej w takim momencie, bo robisz coś, robisz, ktoś to zauważył, to jest niesamowite, także tu wielkie podziękowania. Edek Dworniczek, państwo zauważyliście, że jest razem z nami, zostańcie wy z nami po dalszą część wywiadu już za moment. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia. Edek, ciężko, że się pracował w 2023 roku, czyli należało się szlagierowe wyróżnienie, one już na twoim koncie, ale za tobą też właśnie ta ciężka robota, czyli studio nagrań, teledyski, premierowo płyta, sesje zdjęciowe, cała ta otoczka, która jest promocyjną otoczką wokół tego wydawnictwa, które ma się pojawić, zawsze musi też być. Czy te wszystkie działania zaczęły już kiełkować, odnosić już jakiś mały sukces? No właśnie zaczęły już, dlatego że mam bardzo duże wsparcie, wiesz, wśród wszystkich słuchaczy, naszych fanów. Powiem, że docierają do mnie i wiadomości takie prywatne tutaj na Facebooku, pod postami, jest coraz więcej osób, które doceniają, chwalą bardzo, mówią, że im się to podoba, więc no to są te najlepsze jakby elementy właśnie tej całej promocji. Robisz coś, robisz, wydaje ci się, że, znaczy komuś mogłoby się wydawać, że to jest z jednej strony łatwa robota, wiadomo, że nie, bo jest to dosyć trudne, jest to wymagające, dużo czasu na to trzeba poświęcić. No, wiele tutaj jest takich różnych zagadnień, włącznie z rodzinnymi, które trzeba trochę poświęcić. I w tym momencie, kiedy jest ten zwrot w drugą stronę, no to jest ten najlepszy moment. I ten moment już nastąpił. Właśnie go czuję. Takim momentem też będzie koncert promujący twoje najświeższe wydawnictwo, pierwsze wydawnictwo i właśnie o tym koncercie już za chwilę. Jest jak kojący ciepły deszcz, co zwierza twarz. No to Edek, już teraz właśnie na temat tego koncertu. Koncertu, który ma promować twoja debiutancko-solowo płyta. Jest to koncert przełożony i tego nie boimy się powiedzieć, przełożony na 26 maja tego właśnie roku. No a za tobą prawie 6, dobrze liczę? 6 miesięcy? 6 miesięcy takiego przygotowania. Od momentu wydania płyty. Tak, jakby. I żeś jest bogatszy o 6 miesięcy doświadczeń zaś. Czy to znaczy, że ten scenariusz się jakoś nieco zmienił, bardziej dopracował, będzie czymś bardziej szło zaskoczyć tego widza? Ja myślę, że sam koncert będzie ciekawy, dlatego że my już, ja już mam wszystko poukładane w głowie. Od samego początku, tak szczerze mówiąc. Teraz jest kwestia jakby poukładania tego, tylko już w rzeczywistość zamienić. Nie ma czego żałować. To, co się jakby nie odbyło, ma swoje plusy, dlatego że ten koncert poprowadzi Sebastian Mierzwa. I ja się bardzo, bardzo z tego cieszę. Także jestem pewny, że ty dodasz dodatkowego takiego kolorytu temu wydarzeniu i to będzie dodatkowy jeszcze efekt tego właśnie koncertu. No, tak troszkę tajemniczo. Nie chcę zdradzić tutaj żadnego rąbka tajemnicy uchylić, Edek. Ale scenariuszowo coś się zmieniło? Coś doszło?
Jak na razie ten koncert będzie, chcemy go tak zorganizować, żeby wyglądał tak, jak już my go wcześniej wymyślili. Co w trakcie jeszcze się wymyśli i domyśli, to to dopiero się okaże. Także wszystko najlepsze przed nami, ale powiem szczerze, no nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów jeszcze w tej chwili. Byłbym w stanie zaryzykować, że to jest taki koncert trochę, którego jeszcze w takiej formie właściwie trochę nie było. Także... Brzmi ciekawie. To i no, niech pointą tego pytania będzie to, że wy też musicie to zobaczyć. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz. Koncert Tyla, ja przynajmniej się zdążył dowiedzieć, że składać się będzie z dwóch części. W pierwszej części wystąpią twoi zaproszeni goście i teraz chciałbym, żebyś potwierdził: Team Fabian, harmonik, Zbyszek Lemański, Gabi Gold. Świetnie. Świetnie. Wszyscy są. Wszyscy są. I to oni na początek zaśpiewają, no a potem ty. Potem i premierowo. Ile utworów? Potem będziemy występować razem, dlatego że ja z moim zespołem chcę oczywiście tutaj zaznaczyć, że występują ze mną i Patrycja, i Iwo. Zaśpiewamy i zagramy 10 utworów. Myślę, że to będą te wszystkie utwory, które państwo już po części znacie. Może jakieś nowości się też pojawią, bo nad tym już pracuję. Tak, żeby może jeszcze dołożyć i pokazać coś ciekawszego, coś nowego, o, żeby była jakaś nowość, żeby było coś, jakiś bonus dla tych, którzy się wybiorą na ten właśnie koncert. No na pewno będzie bonus, bo teraz o potwierdzenie oczywiście też chodzi, bo z tego co wiem, że do każdego biletu wstępu twoja płyta będzie gratis. Dokładnie tak. Każdemu, kto przyjdzie na koncert, zostanie taka płyta sprezentowana właśnie do biletu. No i rozumiem, że nie będzie trzeba namawiać do tego, żeby po koncercie na każdej z tych płyt autograf złożyć. To będzie dla mnie największa przyjemność. No to państwo już wiecie, jak spędzić majowy popołudnie. Tak, musicie po prostu być razem z nami. By w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz. Moja nadzieja, tak nazwało się twoje pierwsze solowe wydawnictwo. Ta płyta już jest na rynku od jakiegoś czasu, od tego też momentu cały czas promocja i wokół tej płyty się dzieje. Co jeszcze się dzieje wokół tej płyty będzie, prócz koncertu promocyjnego? Na pewno będą tworzyć się kolejne teledyski i te teledyski w tym roku na pewno pojawią się również na kanale Listy Śląskich Szlagierów, szlagierowo.pl. Natomiast powiem szczerze, drodzy państwo, ja myślę, że w tym roku będziemy się mieli okazję częściej spotykać na koncertach, bo tych koncertów jest coraz więcej i po różnych miejscach w kraju na pewno tam nas się będziecie mogli spodziewać. Także ja zapraszam już w tej chwili, a dla mnie jest dopingiem też nagroda, którą otrzymałem. I ja obiecuję, że ten rok na pewno nie będzie mniej pracowity z mojej strony, także efektów możecie się spodziewać. Może będziesz bardziej pracowity, bo telefony zaczynają dzwonić, rozumiem? Tak, już zaczęły. No to dobrze, to ja cię trzymam za słowo, my się widzimy 26 maja, to jest bardzo ważna data, państwo o tym pamiętacie, a moim i waszym gościem właśnie teraz był laureat debiutu 2023 roku LSS, czyli Edek Dworniczek. No, to co. A ja dziękuję za spotkanie. Ja również bardzo. Pięknie ci dziękuję. Państwa pozdrawiam serdecznie.